witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Ruchu Palikota poświęconej problemem, którym do tej pory nikt nie chciał się zająć. Chciałbym powitać swoich gości, pani Agata Baranicka-Kłos, pan Tomasz Kłos, poseł Arwan Tryfiński oraz Michał Więckiewicz. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu panią Agatę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem ofiarą molestowania w dzieciństwie. Mnie niestety, czy to się komuś podoba, czy nie, zajęło aż 30 lat, żeby móc w ogóle o tym mówić. Niestety w momencie, kiedy o tym powiedziałam, okazało się, że system sprawiedliwości w naszym kraju działa tak, że nie ma możliwości, aby mój oprawca był nawet sądzony. Do czego zmierzam? Dlaczego tutaj jesteśmy? Chcemy, aby to prawo zostało zmienione. Gdyż w momencie, kiedy pedofil dokonuje tego przestępstwa na dziecku, jeżeli chodzi o ofiarę, ofierze nie przedawnia się to nigdy. Ofiara zostaje skazana w momencie popełnienia czynu na dożywocie. Natomiast jeżeli chodzi o pedofila, on po 15 latach od momentu popełnienia czynu może nawet chodzić i o tym bezkarnie opowiadać. Dziękuję. Witam Państwa. Ja nie byłem molestowany jako dziecko, natomiast doświadczyłem, dowiedziałem się to, jakie skutki u ofiar molestowania, jakie skutki pociągają za sobą molestowanie w dzieciństwie. Jakim pedofilia stanowi problemem dla ofiar. Jest to problem przede wszystkim psychologiczny i psychiczny, problem społeczny, olbrzymi oraz problem prawny. Dlaczego zajmujemy się problemem prawnym? Z prostego powodu, bo jest najprostszy. Trzeba wielu lat, żeby wyleczyć ofiarę pedofilii. Potrzeba wielu lat, żeby zmienić nastawienie społeczne do problemu pedofilii. Natomiast prawo można zmienić w parę tygodni. Średnio pedofil ma kilkadziesiąt ofiar na swoim koncie. Dlaczego tak jest? Między innymi dlatego, że system prawny w przedawnieniu 15 latach powoduje, że pedofil czuje się bezkarny. Czy molestując 5-letnią dziewczynkę, wie, że gdy ta dziewczynka dorośnie, jemu już nic nie grozi. Chciałbym jeszcze poruszyć pewną kwestię, gdyż przysłuchując się dyskusji, szczególnie w mediach, zauważyłem, że ze strony szczególnie prawników, prokuratorów czy sędziów słychać takie głosy, że może nie zmieniać tego prawa, bo sprawy o pedofilię są bardzo trudne, są sprawy sprzed wielu lat. Jeśli są świadkowie w ogóle, to zasłaniają się niepamięcią. Nie ma w tym logiki żadnej. Gdyż to jest tak, jakby było trudne morderstwo, to po co mamy je ścigać? Otóż zauważmy, że projekt tej ustawy nie likwiduje, nie zaburza swobód obywatelskich. Na przykład prawa do uczciwego procesu. Prawa czy zasady domniemania niewinności. I tak w procesie karnym każda wątpliwość będzie przez sędziów brana na korzyść pedofila, na korzyść oskarżonego. Natomiast i tutaj paradoks, a wiemy to z własnego doświadczenia, że każda wątpliwość w odbiorze społecznym jest brana na niekorzyść ofiary. Ta ustawa nie jest pisana dla dorosłych. Jest pisana dla dzieci, które są teraz molestowane, które zostały zdradzone przez dorosłych. I chodzi o to, żeby po raz wtóry nie zostały zdradzone przez innych dorosłych, tych, którzy piszą prawo. Dziękuję. Bardzo proszę, Arman. Proszę Państwa, w Polsce rośnie liczba przestępstw seksualnych. W zeszłym roku, w 2010 roku było to oficjalnie oczywiście podawane ponad 6800
przypadków. W roku 2011 było to już ponad 8 tysięcy. Oczywiście jest to wierzchołek góry lodowej, ponieważ większość tych przestępstw jest po prostu niezgłaszanych. I właśnie w trosce o dobro ofiar chcemy złożyć projekt obywatelski, który ma zapewnić możliwość dochodzenia tych praw nawet po latach, bo jak usłyszeliśmy, te wydarzenia powodują ogromną traumę wśród osób molestowanych. Jeżeli chodzi o przestępstwa stricte związane z pedofilią, to jest to ponad 5 tysięcy ofiar rocznie, więc w ciągu 18 lat życia dzieci w Polsce tych osób jest według oficjalnych danych około 100 tysięcy. Czyli kilkanaście procent obecnych maturzystów, którzy dzisiaj zdają egzaminy, tak naprawdę byli statystycznie ofiarami przestępstw seksualnych i pedofilii. Donald Tusk zapowiadał to, że będzie kastrował chemicznie pedofili w Polsce. Powstały od tamtej pory dwa ośrodki, które miały leczyć pedofili. W jednym ośrodku 3 pacjentów leczono, w drugim 0. Tak rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice względem ofiar. Oczywiście nigdy nie pochylą się nad losem mniejszości i osób pokrzywdzonych. My jako ruch lewicowy stoimy na straży tego, aby mniejszości i osoby poszkodowane otaczać szczególną troską. I z tego miejsca chciałbym też wygłosić taki apel do wszystkich hierarchów kościelnych, ponieważ Kościół katolicki skutecznie dzięki instrukcji Crimen Sercationis tuszował afery pedofilskie w Polsce i w całej Europie. Więc chciałbym teraz zaapelować do biskupa Michalika, do wszystkich innych hierarchów, do konferencji Episkopatu Polski, aby stanowczo wygłosili deklarację, iż nawołują do tego, aby te wszystkie przestępstwa, ci przestępcy po prostu ujawniali. Ujawniali i otaczali troską ofiary i pomagali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Michał Więckiewicz, prawnik, który jest współautorem proponowanej ustawy. Szanowni Państwo, w listopadzie zeszłego roku złożyliśmy projekt ustawy, tej ustawy, na wszystkie biura poselskie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Liczyliśmy, że biura te rozdadzą ten projekt swoim posłom i pochylą się nad tym problemem, bo przecież sami Państwo wiecie, że nie ma tak naprawdę tygodnia, jeśli chodzi o media internetowe, media ogólnopolskie czy lokalne, kiedy nie zderzamy się z problemem pedofilii czy zgwałcenia. Odpowiedzieli posłowie tylko ruchu Palikota i za to jesteśmy wdzięczni. Teraz, jeśli Państwo pozwolicie, ja odczytam kilka zdań właśnie tego projektu ustawy. Proponowane przez nas zmiany legislacyjne mają na celu przede wszystkim ochronę interesów pokrzywdzonych, ofiar, pedofilii i gwałcicieli. Karalność przestępstw na tle seksualnym, jak i możliwość wykonania orzeczonej kary względem oskarżonych za te przestępstwa nie powinna i nie może podlegać instytucji przedawnienia, dając tym samym prawo do łaski pedofilom i gwałcicielom, jak to ma miejsce obecnie. Ustawodawca polski ma obowiązek zapewnić możliwość prawną pociągnięcia sprawców tych przestępstw, czynów zabronionych, do odpowiedzialności karnej w każdym możliwym czasie, z uwzględnieniem stanu ich ofiar, ich gotowości do podjęcia określonych kroków prawnych w dążeniu do prawdy. Dla zapewnienia możliwości skutecznego egzekwowania odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw o charakterze seksualnym należy wpisać te przestępstwa do katalogu przestępstw niepodlegających przedawnieniu. Ustawodawca zobowiązany jest do takiej konstrukcji przepisów prawnych, naszym zdaniem, aby termin przedawnienia dla wszczęcia postępowania w związku z przestępstwami o charakterze seksualnym biegł w czasie wystarczającym do skutecznego wszczęcia postępowania po uzyskaniu przez pokrzywdzonego, przez ofiarę, możliwości dochodzenia swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Z tego miejsca, mimo że jest to początek naszej walki o to, żeby ofiary, gwałcicieli i pedofili mogli dochodzić swoich praw przed niezawisłym sądem, przed wymiarem sprawiedliwości, podziękować w pierwszej kolejności posłom ruchu Palikota, posłowi Dębskiemu i posłowi Ryfińskiemu, którzy jako pierwsi wyciągnęli do nas swoją dłoń. Dalej pragnę podziękować Federacji Młodych Socjaldemokratów, Młodzieżówce Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która poparła ten projekt. Partii Kobiet również dziękuję za pomoc i współpracę. Jednocześnie chciałem podziękować z tego miejsca wszystkim internautom, wszystkim osobom, które nas wspierały, które wspierały w tym czasie panią Agatę Baraniecką-Kłos. Tysiące maili, listów i SMS-ów nie pozostały bez odpowiedzi.
Wierzymy, że robimy to dla ofiar i pokrzywdzonych i nie ustąpimy w dążeniu do prawdy i poszanowania godności ofiar w Polsce. Dziękuję dalej dyrektorowi Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz wszystkim tym, którzy nas wspierali. Na zakończenie dziękuję również Państwu, dziennikarzom i mediom, którzy transmitujecie bezpośrednio naszą walkę o sprawiedliwość w Polsce. Kończąc, chciałbym w tym miejscu zacytować Elizabeth Smart, rzeczniczkę programu Rad Kids, w młodości porwaną i wielokrotnie gwałconą przez swojego oprawcę, która uczy, jak zachowywać się, kiedy się stanie oko w oko z przestępcą, która w jednym z wywiadów telewizyjnych wyznała, że w poradzeniu sobie z emocjami najbardziej pomogły jej słowa matki, która powiedziała: ten mężczyzna zabrał ci już wystarczająco dużo życia. Nie pozwól mu wziąć ani sekundy więcej. Tak więc nie pozwólmy tym mężczyznom, jak i kobietom, tym zwyrodnialcom społecznym i przestępcom, pedofilom i gwałcicielom, czuć się bezpiecznie za to, czego dopuścili się względem niewinnych i bezbronnych ofiar, względem dzieci. Dziękuję bardzo. Zanim poproszę o pytania, chciałbym Państwa zaprosić, w szczególności media, na debatę społeczną, która będzie się odbywać w sali numer 106 o godzinie 15. Będzie około 60 osób, w dużej części osoby, które doświadczyły tych przeżyć w ciągu swojego życia. I naprawdę każdy głos w takiej dyskusji jest bardzo istotny. Podjęliśmy się jako posłowie partii, która została wybrana przez obywateli, z takich samych obywateli, nie z polityków. I ten sygnał, że tylko my odpowiedzieliśmy na apel pokrzywdzonych, jest wyraźnie oczywisty. Tylko my zainteresowaliśmy się problemem dotyczącym w tej chwili dziesiątek tysięcy, a być może setek tysięcy ludzi, bo problem jest niezgłębiony od strony statystyki. Bardzo dziękuję. Jeżeli są te pytania, bardzo proszę. Z kadencji pozostawiam pytanie takie techniczne. Czy ten projekt został już złożony? To jest projekt obywatelski, który mamy popierany i składany przez posłów Ruchu Palikota, tak? Tak, projekt jest gotowy. Zaraz rozdamy Państwu po egzemplarzu projektu. Natomiast rzeczywiście będzie składał go Klub Poselski Ruchu Palikota. Oczywiście liczymy się z tym, że będzie skierowany do komisji w celu uzupełnienia, ewentualnie poprawienia, zaostrzenia, złagodzenia. Bardzo jesteśmy ciekawi reakcji wszystkich klubów poselskich w Sejmie. Zaraz po konferencji każdy klub otrzyma od nas egzemplarz ustawy. A kiedy pan marszałek Sejmu trafi się weźmie? Myślę, że w dniu jutrzejszym, po podpisaniu przez wszystkich członków klubu tej propozycji. Jak rozumiem, to jest zmiana w kodeksie karnym, tak? Tak, jeszcze taka jedna ciekawostka, że w dalszym procedowaniu chcielibyśmy wystąpić z taką inicjatywą, żeby sprawca odpowiadał finansowo i pokrywał koszty leczenia ofiar, czy to gwałciciel, czy pedofil. Pomoc psychologiczna dla ofiar trwa czasami latami, jest bardzo kosztowna. Jeżeli ktoś dopuścił się czynu przestępczego, niech pokrywa koszty leczenia ofiar.